są ortopedyczne. Jak pani je nosi, mają wypustki, czyli te receptory, każdy innej wielkości i wysokości. Jak pani w nich chodzi, to ciężarem ciała pani uciska. To, co ja teraz będę robił palcami, to pani chodząc sobie. Także jest to, można by powiedzieć, taki sandał stulecia. No bo już lepszego się nie wymyśli. Ortopedia jest, receptory są właściwie ułożone i koncentrycznie masują poszczególne receptory. Każdy jest, jak mówiłem, innej wielkości, wysokości, grubości. Stopa później jest odciśnięta, tak jak mapa, po kilkunastu minutach chodzenia. Całoroczne sandały, które leczą. I jak panu przyszła ta inspiracja? Przyśniło się panu, czy... No, czy myślałem nad tym. Myślałem nad tym. Wiele snów miałem. Takie sandały wcześniej już też były, ale były płaskie, takie te fakirki. I myślałem o zmodernizowaniu, ulepszeniu. Bo fakirki są równe, no, masują trochę tą stopę, ale nie dają efektu takiego. A ja myślałem o tym, żeby zrobić najlepszych materiałów i ortopedycznie wyprofilowane. Ale nie da się idealnie ortopedycznie wyprofilować i jednocześnie wymodelować pod względem refleksoterapii. I trzeba iść na kompromis. I to jest połączone. Z niektórych rzeczy musiałem zrezygnować na rzecz innych. Jak architekt, który coś buduje, teren jest niezbyt sprzyjający i trzeba coś podciąć, coś zaokrąglić. I tu jest to samo. Są pewne rzeczy wymodelowane tam, gdzie ortopedia wchodzi w grę, czyli przeciw platfusom. Poprzecznym, podłużnym, przeciw podkurczonym paluchom młotkowatym, haluksom, a jednocześnie wplecione są receptory. Ale jak ktoś ma duże haluksy, to też da się naprostować to? Nie zawsze, ale da się zatrzymać proces i da się nieco cofnąć. Nie mówię idealnie. Lepsze to niż operacja, nie? Lepsze to, no. O, wiele lepsze. To nie jest tak, że czyli da się cofnąć. Trzeba robić to wszystko przeciw. Mam na myśli tu ćwiczenia różnego typu, prawidełka nosić, również sandały, ale również aparaty korekcyjne. Ale jakie jest źródło pochodzenia haluksów? Z czego? No, źródeł jest wiele, dlatego każdy haluks jest inny. Idealnej nie ma, idealnej tutaj stopy, nie ma idealnego, nie ma takich samych haluksów, są tylko podobne. Dlatego nie ma idealnego aparatu. A źródeł jest wiele. No, złe chodzenie, złe stąpanie, są złe obuwie. A jest to też w pewien sposób chyba dziedziczone, co? Dziedziczone również, tak. Także. Złe układanie stóp, różnego typu choroby. Jeżeli to się wespół, tam dwa, trzy takie negatywne rzeczy z plotą, no to powstaje deformacja. Albo kość się wysuwa, albo paluch się wysuwa, albo palec wchodzi na palec. Wszelkiego rodzaju deformacje w tej części, w przedniej części stopy powstają. Przeciwdziałać należy bez względu na to, czy się wyprostują, czy nie. Chodzi o to, żeby się nie degradowały jeszcze bardziej. Bo wtedy co? Wtedy nic, wtedy nie można buta kupić. Wtedy stopa jeszcze bardziej cierpi. Poszczególne części ciała z nią i stawy również. Tak, i człowiek już chodzi i jest domino całe. Nie, i powstają. Jedno po drugim powstają. Palce się deformują, kolana zaczynają boleć.
później biodra, później gdzieś tam w lędźwiach, kręgach szyjnych, głowie. No jak to idzie po człowieku. Widziałam, że kurs będzie w listopadzie. Prawdopodobnie. Daliśmy już datę pierwszą. Listopad.